Dziewczyny, która z was nie ma tak, że w jesień totalnie nie chce wam się malować i wyglądacie jak właśnie tak? Chciałybyście wyglądać lepiej, mieć fajniejsze włosy, no i przede wszystkim wyglądać naturalnie, w miarę szybko. No i ja postanowiłam dzisiaj wam pokazać w tempie z prędkością światła, jak ja to robię, żeby mimo zniechęcenia takiego jesiennego na malowanie się, na ogarnianie się, jednak wyglądać dobrze, więc zaczynam od kremu nawilżającego z Bioderma, który kocham, uwielbiam i ubóstwiam. I oczywiście w międzyczasie też dobra nuta nie jest zła. Następnie przechodzę do takiego masażu okolic oczu, tak aby troszeczkę rozluźnić te miejsca, aby troszeczkę, wiecie, nabrały krążenia. No i przechodzimy do makijażu. Oczywiście dwa podkłady moje ukochane. No i też musi być kamuflaż, no bo przecież pewne rzeczy bez kamuflaża, no niestety, nie są w stanie zniknąć z naszej twarzy, więc ja miejscowo oczywiście sobie wklepuję. Powiem wam szczerze, jakoś w makijażu dziennym szczególnie się do tego nie przykładam. Następnie oczywiście gąbeczką sobie to wszystko rozblendowuję, żeby nie było widocznych granic tego kamuflaża. No i potem przechodzę do nakładania podkładu. Mieszam te podkłady, oczywiście później je wklepuję tak porządnie, solidnie, niewidocznie gąbeczką Beauty Blender. To jest mój ulubiony sposób nakładania i powiem wam szczerze, najnaturalniej to wygląda. I oczywiście później jeszcze można co nieco również poprawić kamuflażem, jeżeli coś się jeszcze wydostaje. No i teraz oczywiście cienie pod oczami, aby troszeczkę rozświetlić nasze oblicze. Warto zawsze troszeczkę korektora pod oczy nałożyć. No i też również bardzo porządnie go rozblendować, wklepać, tak aby również nie było widocznych granic między podkładem a korektorem, ale każdy dobrze to wie, więc po co o tym gadasz? No i teraz bierzemy oczywiście ukochany mój Fixing Powder od Vibo i utrwalamy to wszystko, co nałożyłyśmy, ale oczywiście niewielką ilością. Teraz będziecie mogły widzieć różnicę, gdzie już jest właśnie zagruntowany korektor i jeszcze nie. To jest bardzo widoczna różnica. No i teraz delikatne konturowanie oraz róż. Jak widziałyście, moje ulubione kosmetyki do konturowania i do różowania, to już jest totalne denko. I tutaj mam taki pędzelek, który był w bronzerze z Honolulu, W7 z Honolulu i powiem wam, on jest świetny do właśnie takiego nadawania sobie bardziej wyostrzonych troszeczkę jednak rysów twarzy, aby ta twarz wyglądała troszeczkę smuklejszą, taką bardziej, wiecie, zadbaną. No i później oczywiście blendujemy z prędkością taką szybką jak ten pędzel, tak żeby wszystko było ładnie roztarte i tutaj sobie nakładamy róż na szczyt, bym powiedziała, pod kością jarzmową. No i tak to wygląda i oczywiście rozświetlacz, no bo to jest nieodzowne, żeby wyglądać dobrze, moim zdaniem. Oczywiście tutaj leci na usta co? Jakiś balsam, tym razem z BB. To jest taka ulga dla mnie zawsze totalna. No i teraz brwi. Brwi również szybciutko, ale myślę, że ta wersja, którą ja tutaj wam pokazuję, jest właśnie taką wersją bardzo dzienną, bo jest dość niewymagająca, jak możecie widzieć. Delikatnie, dosłownie delikatnie podkreślam pierwszym lepszym cieniem, który mi wpadł po prostu pod rękę, bo tak wiemy, w makijażu dziennym tak to wygląda. Nie zastanawiamy się, bierzemy pierwszą lepszą rzecz, która najłatwiej nam i najszybciej idzie. No i po prostu wypełniam tak naprawdę delikatnie luki. Podkreślam kształt mój naturalny brwi, tam gdzie tych włosków brakuje, tam mi troszeczkę to dopracowuję, ale nie jest to nadal taki, wiecie, jakieś wyrysowane bawienie się z brwiami, więc teraz możecie widzieć właśnie tą różnicę. Jest nieznaczna w zasadzie w ogóle, bardziej tylko ta brew jest taka, bym powiedziała, uporządkowana. No i teraz sobie to utrwalam wszystko jeszcze żelem z Golden Rose, który kocham. No i teraz przechodzimy do rzęs. Rzęsy również oczywiście to jest minimum totalne, więc tuszuję te rzęsy. Staram się to zrobić zazwyczaj dość delikatnie, dlatego żeby sobie nie narobić plam, ale i tak zawsze sobie te plamy narobię. To jest norma. To już jest po prostu norma. No ale jednak mimo wszystko to oko zawsze wygląda na takie bardziej, wiecie, wypoczęte, jakoś takie bardziej otwarte, jak pomalujemy te rzęsy górne i dolne. No i myślę, że czas na to, aby wysuszyć te włosy, bo jednak z takimi mokrymi to chyba żadna z nas nigdzie by nie wyszła. No i ja tutaj mam moją starą, sprawdzoną metodę z przyspieszonego tempa. Słuchajcie, po prostu biorę szczotkę ceramiczną i na suszarce sobie te wszystkie włosy suszę, tak aby je, wiecie,
wysuszyć, ale też je rozprostować, nadać im kształt, pozamykać łuski, tak żeby one nie były sterczące, odstające, ani nie była siano na głowie, bo to jest też bardzo ważne. Więc tak sobie to pasmo, bo paśmie wszystko robię, mam bardzo dużo włosów, zawsze mnie to denerwuje i nie lubię tego robić, ale muszę. No i tak wyglądają moje włosy po wysuszeniu. Myślę, że wyglądają całkiem spoko, jak na to, że to są blondy. No i teraz usta. Usta trzeba ożywić, więc bierzemy pomadkę matową od Golden Rose w kolorze 03 albo 04, bo nigdy nie pamiętam. No i teraz udajemy, że umiemy pomalować ładnie usta. No i tak to wygląda, moi drodzy, tak to wygląda. Tak wygląda końcowy efekt, dajcie znać, czy taki efekt Wam się podoba właśnie na jesień, kiedy nam się nie chce malować, a kiedy chcemy dobrze wyglądać. Dajcie znać, czy skorzystacie. Pozdrawiam, pa!